Zapraszam. Zapraszam na film. Może pomińmy wstęp typu: mamy okres koronawirusa, jest kwarantanna, musisz siedzieć w domu, musisz myć rączki, myć pupcie, kąpać się oraz kichać z zasłoniętą buzią łokciem. Nie będę tak mówił. Wszyscy doskonale wiedzą, co mają robić. Wszyscy wiedzą, o co chodzi w okresie tym, który teraz panuje, więc ja przejdę do sedna filmu. Gdyż uważam, że ludzie, a już na pewno ci, którzy właśnie oglądają ten film, są mądrzy, nie są głupi i wiedzą dokładnie, co mają robić. Szczególnie, że ja jestem tylko gościem, który mówi do... nawet nie aparatu, tylko do telefonu przyklejonego taśmą klejącą na statyw, bo nie mam tego. Jednak niektórzy mogą czuć pewien dyskomfort z powodu braku pewnych dóbr, które mają na co dzień, gdy nie ma kwarantanny. Mowa tu oczywiście o dostępie, normalnym dostępie do piłki nożnej, a w szczególności do ekstraklasy, którą wszyscy na tym kanale kochamy, no umówmy się, no wszyscy obejrzelibyśmy sobie teraz taki mecz Arka Gdynia, Wisła Płock, Łódzki Klub Sportowy, Lech Poznań, Legia Warszawa, Górnik Zabrze. Ja, gdybym został obudzony o godzinie 3 w tym momencie, no dobra, o godzinie 3 w czasie kwarantanny i ktoś kazałby mi obejrzeć mecz takiego ŁKS-u z Wisłą Płock, to obejrzałbym go w całości, wyłączając telefon, wyłączając komputer i po raz pierwszy chyba w życiu skupiłbym się tak w 100% na meczu. Oczywiście nie mówię tu o meczach, które tu recenzuję, je oglądam bardzo dokładnie. I zdaję sobie sprawę, że piłka nożna oraz ekstraklasa to są ostatnie rzeczy, które jakby no powinny zawracać nam głowę w tym okresie. Jednak uważam, że tego typu film może osłodzić niektórym ten czas, więc weźcie go z przymrużeniem oka, to będzie taki poradniko, lista moich rzeczy, które robię w czasie kwarantanny, które są związane z ekstraklasą i pomagają mi przeżyć ten czas. Bo... powiem szczerze, że ostatnio, nie wiem czy wy też tak macie, jak dodaje się zdjęcia na pewne aplikacje takie internetowe, na przykład zdjęcia Google, Snapchat, Instagram, tam czasami są wspomnienia, na przykład to zdjęcie wykonałeś i dodałeś rok temu i to jest na przykład zdjęcie, które zrobiłeś na meczu Ekstraklasy, na którym ty byłeś albo go oglądałeś przed telewizorem i zrobiłeś zdjęcie i dodałeś tam. I dostajesz takie powiadomienie, sprawdź co robiłeś rok temu. I widzisz mecz, a ty na meczu nie byłeś od miesiąca, to jest ci smutno. Także zapraszam, to będą chyba 4 punkty albo 5, nie wiem, może to rozwinę jeszcze w trakcie, może coś mi się przypomni, mam pewną listę, ale to jest tak naprawdę freestyle, więc zapraszam. Punkt pierwszy, przeglądanie statystyk. Przepraszam, ale jest mi trochę ciepło, ja się rozbiorę. Czapki nie będę zdejmował, to na sam koniec powiem dlaczego nie. Punkt pierwszy. Przeglądanie statystyk. Moim jednym z bardziej lubianych zajęć w tym okresie kwarantanny jest przeglądanie statystyk z całego sezonu Ekstraklasy aktualnego, z sezonów historycznych, zewsząd. Czasami nawet przeglądam sobie pierwszą ligę i składy niektórych zespołów z przeszłości. Na przykład sprawdziłem sobie jakiś czas temu, bo zawiało nostalgią w moim serduszku, gdy przypomniałem sobie, że w sezonie chyba jeszcze 2012-13 albo w 2011-2012 w pierwszej lidze występował taki zespół jak Ruch Radzionków i spoglądając na skład Ruchu Radzionków, który chyba po tamtym sezonie został zlikwidowany w jakiś sposób, bo tam pamiętam były jakieś zaległości finansowe, w tamtym zespole, który zajął chyba 9 miejsce na koniec sezonu pierwszej ligi, grali Makowie, panowie bracia Mak, Michał Nalepa i bodajże Krzysztof Danielewicz. No, Danielewicz jeszcze niedawno grał w Ekstraklasie, no Makowie grają, no jeden gra w pierwszej lidze, drugi w Ekstraklasie, no a Michał Nalepa jest... A, Michał Nalepa ten z Lechii Gdańsk oczywiście, ten obrońca. No i to taki przykład. No i też można sobie sprawdzić inne zespoły, innych zawodników. Frekwencje. Do tego typu rzeczy polecam strony 90 minut oraz Transfermarkt.
Lubię też sprawdzać wartości zawodników, jak rosły, jak spadały. No jest związane to z ekstraklasą, można się jakoś tam jeszcze doszkolić z niektórych rzeczy, by później nagrywać filmy na YouTube oczywiście o meczach. Lubię też sprawdzać taką szczegółową historię niektórych zawodników, klubów, gdzie grali, ile grali, jak grali. To jest, ja lubię, to polecam wam, bo to naprawdę można się wciągnąć na kilka godzin. Punkt drugi. Oglądanie starych meczów Ekstraklasy. To jest jedne z moich najlepszych zajęć, szczerze mówiąc. Wejdźcie sobie na YouTube Ekstraklasa Archives i tam macie retransmisję wszystkich, no może nie wszystkich, retransmisję dawnych meczów Ekstraklasy z poprzednich sezonów, tam chyba 5, 6, 7, 8 lat wstecz. I jest to naprawdę moje jedno z bardziej lubianych zajęć podczas tej kwarantanny, bo czasami myślałem sobie, że o, Ekstraklasa z roku na rok jest coraz słabsza, a potem włączasz sobie taki mecz, jakikolwiek mecz z sezonu 2012-13, w którym królem strzelców był 14-bramkowy Robert Demian. Jak to brzmi w ogóle? 14 bramek jako król. Jak to brzmi w ogóle? 14 bramek jako król strzelców zespołu, który prawie spadł wtedy z ligi w 30 kolejkach. To jest naprawdę... No. I tamten sezon, jeśli sobie włączysz, zobaczysz jakiś przykładowy mecz, bo wtedy grały naprawdę potęgi w tej lidze. Jak sobie zobaczysz jakikolwiek mecz, to pomyślisz sobie, ja pier... jak dobrze teraz jest teraz. Chociaż teraz też znajdziemy jakieś perełki, no. Tak naprawdę ten poziom jest stale bardzo podobny. Ale to jest też bardzo odświeżające ze względu na to, bo bardzo miło jest patrzeć, jak polska infrastruktura się rozrosła, jak stadiony powstały, jak sobie zobaczyłem taki mecz jak Jelonie Białystok z poprzednich lat, ich stary stadion, albo Podbeskidzie, no Podbeskidzie gra teraz w pierwszej lidze, ale no w 2012-13 grali na cudownym obiekcie, więc to też jest bardzo przyjemne dla oka. No i też miło zobaczyć, jak grali, grały historyczne gwiazdy Ekstraklasy typu Eddie Andradina, Abdurazak Traore. Fajnie było mi popatrzeć na Martina Neszpora jeszcze z czasów wicemistrzowskich Piasta Gliwice. Bardzo lubiłem tego zawodnika. I bardzo miło jest sobie wrócić do jakichś meczów, które zapadły ci w pamięć i myślałeś sobie, kurde, to był mecz, albo kurde, to się oglądało. Choć tego było bardzo mało, mówmy się szczerze. I spojrzeć na to z tej perspektywy. Punkt trzeci. Punkt najprzyjemniejszy, chociaż już mówię, że każdy jest mój ulubiony punkt. Punkt bardzo przyjemny, niedostępny dla wszystkich, ale to jest nawalanie w FIFA i Football Managera. Naprawdę, to jest coś, co pomaga. I to jest obiektywna prawda. Granie w gry wideo o tematyce piłki nożnej zdecydowanie umilają czas. Ja robię to tak naprawdę, no nie non-stop, ale... No bo teraz na przykład nagrywam to, potem będę to montował. Pewnie będę to montował jeszcze z 7 godzin, żeby dodawać sobie pracy. Ale zdecydowanie FIFA to jest moje ulubione zajęcie w tym okresie. Osobiście posiadam FIFA 20 na PlayStation 4, więc o niej mogę się wypowiedzieć jakby no jako ekspert. Ekspert od FIFA. Natomiast no słyszałem od wielu źródeł, że Football Manager to również bardzo kozacka i bardzo pochłaniająca gra, która no ma w swojej bazie Ekstraklasę, więc to jest najważniejszy punkt. Ja czasami osobiście lubię sobie odpalić takie derby Polski. No nie powiem jakich klubów, bo nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale ja naprawdę wszystkie kluby Ekstraklasy bardzo lubię. Tu nie ma tak... Tu, jeśli jesteś w Ekstraklasie, to jesteś na równi dla mnie tak naprawdę. Aha, i jeśli ktoś chce pograć, to zapraszam FIFA 20 PlayStation 4. Ja gram na takim sprzęcie. Jeśli ktoś chce ze mną zagrać, to proszę pisać do mnie w wiadomościach prywatnych tu. Nie wiem, czy da się na YouTubie, nigdy chyba nie dostałem wiadomości prywatnej na YouTubie. Ale proszę pisać na YouTubie, jeśli się da. Albo na Instagramie Tradaj, albo na Facebooku Tradaj, na którym jeszcze chyba nikogo nie było. Więc zapraszam. Aha, i gram tylko klubami, nie gram żadnych Ultimate Teamów. Najgorszy tryb, w jaki kiedykolwiek grałem, najbardziej stresujący, denerwujący. Jedyny moment, w którym rzuciłem swoim padem od konsoli, był właśnie wtedy, kiedy grałem w FIFA Ultimate Team i było to w 2015 roku. Nie chcę do tego wracać, przepraszam. Kończę ten temat. No, jeśli mnie zaprosicie, to możemy sobie zagrać jakiś meczyk jakimiś ŁKS-ami, Arkami, Lechami, Legiami, Wisłami, Rakowami, Piastami, Górnikami.
Punkt czwarty. Punkt, który zastanawiałem się, czy dodawać, czy nie. Liga Białoruska. I to nie tylko Liga Białoruska, bo słyszałem, że w innych krajach też grają, natomiast no, jak raczej większość z was wie, Liga Białoruska gra cały czas. I powiem szczerze, że jestem zmieszany, gdyż z jednej strony no jest to piłka nożna, którą można oglądać na pirackich streamach w naszym kraju. Natomiast no jest to... jest pandemia, jest epidemia i... no jest to dość niebezpieczne, że na całym świecie odwoływane są tak naprawdę profesjonalne mecze piłkarskie, a tam normalnie jeździ się z miasta do miasta i gra się mecze. No i obejrzałem jeden mecz w pierwszej kolejce, Batę Borysów z jakimś zespołem, nie pamiętam nazwy, no i czułem się, jakbym oglądał trochę ósmą ligę na kartofliskach, bo ten stadion to był Orlik i nie było trybun. Ale piłka to piłka, pilka i piłka. No i jest to nawet dobre odskocznie od braku ekstraklasy, natomiast no, to nadal nie jest ekstraklasa, więc no, bez szału. Punkt piąty, który dodałem w czasie nagrywania tego filmu, który wpadł mi do głowy, no to wiadomo, oglądanie jakichś filmów związanych z piłką nożną, albo czytanie książek, tego jest dużo. Są ciekawe seriale dokumentalne na temat klubów, słyszałem o Sunderlandzie na Netflixie, więc zapraszam również do tego, to może umilić wam jakoś czas. No i kończąc ten film, bo to już zbliżamy się do końca, nie wiem, czy będzie to tylko część pierwsza, czy całość, możliwe, że coś mi wpadnie do głowy jeszcze podczas tej kwarantanny, bo będę miał dużo czasu na myślenie. I nagram drugą część, natomiast to były takie pierwsze rzeczy, które wpadły mi do głowy, które robię w tym okresie i które mi jakoś pomagają i są to rzeczy tylko związane z ekstraklasą. Trzymajcie się zdrowo, aha, i jeszcze jedna taka sprawa, bo tutaj właśnie miałem powiedzieć na temat tej czapki, że jeśli jesteście w kwarantannie i na przykład nie macie kompleksu swoich włosów, to możecie na przykład ściąć się na fryzurę kwarantannową, polecam, jest bardzo świeża i tania. Cześć.